Lucja chce mieszkać w Rybniku, bo dzieci rozjechały się po całym świecie i została sama. Ania skończyła studia w Krakowie i jest zapracowaną singielką, która pracuje zdalnie i chce mieszkać w Rybniku. Takimi hasłami miasto chce zachęcić do zameldowania się w Rybniku i zamieszkania w nowym budownictwie stworzonym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Reklama wywołała ożywioną dyskusję w internecie. Oferta wynajmu tego typu mieszkań pojawiła się w Rybniku pierwszy raz. Widzimy też, że formuła TBS-u jest czymś nowym w Rybniku, jest dla mieszkańców jeszcze nieznana. Oni cały czas pytają się o to, jak działa TBS, na czym to polega, na czym polega wnoszenie partycypacji i tak dalej, bo to jest coś, czego Rybniczanie dotąd nie znali, bo do tej pory w Rybniku TBS-u nie było. No i oczywiście muszą to zrozumieć, muszą się tego nauczyć, muszą się z tym oswoić. Miasto nie martwi się krytyką reklamy, dzięki której o rybnickim TBS-ie dowiaduje się coraz więcej osób, a do wzięcia będzie 80 mieszkań w budynku przy ulicy Halera. One są przede wszystkim przeznaczone dla osób z pewnej niszy, to znaczy dla osób, których dochody z jednej strony są zbyt wysokie, żeby ubiegać się o mieszkania komunalne, ale z drugiej zbyt niskie, żeby na przykład starać się o kredyt hipoteczny czy kredyt na własne mieszkanie. Także tutaj generalnie dedykujemy te mieszkania osobom o dochodach takich średnich. Budowa bloku rozpocznie się w najbliższych dniach, a jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2023 roku. Nowe mieszkania zlokalizowane będą w samym centrum miasta, blisko targu i rynku.